gminie Kosakowo już rozstrzygnęliśmy cały konkurs grantowy. W tym roku mieliśmy do rozdysponowania kwotę 300 tysięcy złotych. Wszystkich wniosków spłynęło na kwotę łącznie ponad 700 tysięcy złotych. My staraliśmy się oczywiście na samym początku rozdać wszystkie granty, tak żeby wszystkie stowarzyszenia, żeby wszystkie organizacje miały jakby zapewnione środki na różne wydarzenia, na różny cykl zajęć. Natomiast póki co mamy jeszcze cały szereg obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Mamy nadzieję, że bliżej wiosny one trochę odpuszczą, ale jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych. Pieniądze nie idą na marne, a robimy imprezy dla szerszej grupy społeczeństwa. Dostaliśmy w tym roku pieniążki na spotkania churalne, na 20-lecie, bo obchodzimy w tym roku 20-lecie, i na festiwal kolęd i pieśni adwentowej. Tak naprawdę dzięki wielkiemu wsparciu gminy Kosakowo jesteśmy w stanie po raz kolejny realizować nasze sztandarowe projekty. No, takim głównym są nasze całoroczne zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży. Drugim takim bardzo istotnym projektem jest realizacja kursów szkoleniowych na patenty żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Te kursy również są bezpłatne dla młodzieży uczącej się w wieku 14-26 lat. Ponadto są również bezpłatne dla nauczycieli oraz pracowników gminy. U nas tak to jest, że młodzież żegluje za darmo, ale później po wyszkoleniu przy następnej młodzieży oni poświęcają swój czas na szkolenie i pomaganie nam. Granty otrzymaliśmy przede wszystkim na wsparcie naszej działalności, która się opiera na inwestowaniu w dzieci, młodzież z terenu gminy Kosakowo. Przede wszystkim mamy konkurencje biegowe i jak na razie największe osiągnięcia, i to nam dobrze idzie. Te pieniążki niewątpliwie, no bez nich, powiem szczerze, bez nich byśmy nie mogli funkcjonować, ponieważ one pozwalają organizować pracę w klubie, pozwalają opłacić trenerów, pozwalają opłacić obiekty, licencje sportowe, ubezpieczenie, opłaty startowe itd., itd. Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 85 tysięcy, która bardzo mocno wesprze nasze działania w klubie, które opierają się na szkoleniu dzieci i młodzieży, szczególnie z gminy Kosakowo, a także utrzymanie dwóch zespołów seniorskich. Jeden rozgrywa rozgrywki w klasie okręgowej, to jest piąta liga, i drugi zespół rezerw, to jest B-klasa. Na chwilę obecną w naszym klubie trenuje około 250 zawodników. Dzieci obecnie mamy około 200, pozostała część to zawodnicy seniorzy. Obecnie zatrudniamy 20 trenerów i asystentów, którzy na co dzień prowadzą zajęcia.